Hej, ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w Rimworld. Wracamy sobie do naszej gry. Tak? Śmiertelna choroba. Kto? A, ty. A, to nie, jakiś nie, 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 ten. Nie grzeje. To byłeś ty, któremu mieliśmy nogę dodać. Tak, zaplanowana operacja. Świetnie. Zrobiliśmy sobie wrogów z jego ludzi. Ale go wypuścimy i myślę, że powinno być dobrze. Co z tobą jest? A, zmarłeś. No dobrze. Niechaj będzie. Może by się ktoś nimi zajął? Ja mam tutaj leki. Mam. A gdzie ja mam leki medyczne? Leki medyczne, aha. Prawo po polsku. Dobrze, kto jest moim lekarzem? Sekunda. Tutaj może w pracy bym sprawdziła. Lekarz. Griffin 4 albo ty 12. No to ty. Strażnik, nie spamtać. Może byś go, nie wiem, wyleczył, uratował czy coś. Zajmijcie się swoją robotą. Zanim pójdziemy dalej, Hurtu. Hurtu, Hurtu. Zmienimy ci imię. Ty jesteś na prośbę. O teraz. Czy ja włączyłam teraz kapsułę? Włączyłam teraz kapsułę. Proszę bardzo. Nie jesteś ga. Gdzie jest ten napis? Proszę bardzo. Ty jesteś od teraz. Gaspcio. Nasz nowy kolega. Wróżę ci lepszej przyszłości niż w poprzedniej kolonii. Czy ty masz jakiś... ten? Jesteś... A, ty jesteś naszym łowcą, tak? Nie. Gaspcio. Gdzie ty teraz jesteś? Tu jesteś. No, ty jesteś naszym łowcą. Bojownika sobie wybrałeś. No dobrze, spoko. Jak tylko chcesz. Zimno ci tu jest. Temperatura. Proszę bardzo, będziesz miał grzejnik. Obniżony nastrój. Gaspcia. Znowu gaspcia? Znowu gaspcia. Co ci nie pasuje? Potrzeby. Więzień został sprzedany. No i jest jak mi przykro. Brzydkie otoczenie. Było zimno w czasie snu. A no tak, już jesień jest. Wam trzeba grzejniki powstawiać. Proszę bardzo. Tutaj to na pewno wyłączymy. Tutaj grzejnik. Tutaj grzejnik. Ignoruj wiadomość. Nie mam wystarczającej obrony, żeby móc się nimi zająć. Żeby móc komukolwiek pomóc. I tutaj grzejnik. No, na zewnątrz jest cieplej niż w środku. Zwykle na wiosnę jest tak, że na zewnątrz jest cieplej niż w środku, nie na jesień. Oblężenie! Świetnie, jak ja się cieszę. Wy macie jakąś broń przy sobie? Masz pistolet? Masz jakiś nóż? Masz pistolet? Masz strzelbę? Masz pistolet? Masz granaty i masz pistolet. No cóż, czy ja tutaj... Tutaj jest wieżyczka. Dobrze, to schowacie się tutaj. Może nawet tu. Nie mogą nam próbować atakować to. Dobrze. Bierzmy ich na razie wszystkich. Ja mam 5 ludzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dajmy na dwójkę. No wiem, że masz obniżony nastrój, ale co ja ci zrobię, tak? Ty masz snajperę. Ty, mój drogi, stajesz w takim razie tutaj. Z tyłu. Ty nie masz broni. Już masz. Ty masz karabin. Ty staniesz, powiedzmy, tutaj razem z nim. Ty masz pistolet. Staniesz tu. Ty masz nóż. Schowaj się tutaj. Jak któryś z nich mi się jakoś bardzo specjalnie spodoba, to wtedy go sobie przygarniemy. Ja postawię
tu. A oni na mnie idą, tak? Prowadzą oblężenie. Aha, to jest to oblężenie. Dobra, no to idziemy do nich. Wyjdźcie mi tutaj. Na razie. Tak, takie oblężenie w samym środku burzy, tak? Tak troszkę chujowo nawet bardzo. Ty masz nóż. Ty zostań tu. Ty masz snajperkę, wyjdź tutaj. Ty masz karabin, wyjdź tutaj. Wasza dwójka. Mogę was, shiftem was mogę zaznaczyć. Okej, ty w nich strzelasz. Pokaż mi zasięg. No nie jest najlepszy. W tym razie przejdź się jeszcze kawałek do przodu. Tak samo ty. Mhm. Wasza dwójka niech obejdzie tutaj troszkę naokoło. Okej. Kogo z nich ja bym ewentualnie chciała? Lubi używki ciepłolubne, pilny. Ty byś mogła być dobra. Równowaga psychiczna, stalowe nerwy. O, to... O, ją chcę. Niezdolna do straszna, ale spoko. Chociaż kłębek nerwów emocjonalny. Ciebie nie chcę. Trigger happy, równowaga psychiczna, emocjonalny abstynent. Chciwy geniusz masochista. No to ciebie i ciebie, ewentualnie jeszcze ciebie. Więc ty strzelaj do niej. Natomiast ty strzelaj do niej. Stańcie tu. Sięgasz? Nie sięgasz. No to stańcie jeszcze troszkę bliżej. Nie sięgacie dalej. No proszę, proszę. Kto by się spodziewał? Kogo ja chciałam? Trigger happy, równowaga psychiczna. Ciebie chcę. Careful shooter. Naturalista maratończyk. Ciebie nie chcę. Ciebie bym bardzo chciała. Nie ciebie. Kogo ja bym bardzo chciała? Ciebie bardzo chcę. Chociaż kłębek nerwu emocjonalny. Ciebie nie. Ten naturalista, ale bardzo dużo nie jest zdolny, ale przydałby mi się i tak, więc strzelaj do niego. Mhm. Ty walcz wręcz. Bardzo ją chcę zdobyć. Strzelaj, myślę, do niej. Ty podejdź tutaj. Mhm. To ma nasze zwierzę. Aha, nie możemy wypuszczać, tak? Strzelaj do, na przykład do niej. Jesteś ranna. Trudno. Może trafić w nią? Strzelaj w nią. Okej. Okay. Skupiał się na niego. Dobrze. Gdzie poleciał ten granat? Czy on jeszcze leci? Niego poleciał. Dobrze, wycofajmy cię. Okej, okay, trafiona. Dobrze. Czy ktoś jest nieprzytomny? Tak, ona jest nieprzytomna. Świetnie. Strzelać w tego. Ty. Kogo ja chcę? Ciebie geniusz nie chce ciebie. Ciebie bym mogła chcieć. Ciebie bym mogła chcieć. Aha, cała reszta jest zabita. No dobrze. Atakuj wręcz. Strzelaj. 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 Natomiast ty. Weź do niewoli. Idźcie tutaj. Samo ty. Spróbuj, postaraj się, tak? Kurde, dwa dobre strzały. A już cała wasza reszta nic nie zrobi. Mhm. Dobra. Obniżony nastrój, the nose. No nie dziwię się. Dobrze. Odblokujmy wszystko. Przyda nam się z pewnością. I trochę drewna. Świetnie. Niestety nam uciekli.
Ale złapaliśmy jedną, którą bardzo chciałam, żebyśmy złapali, więc chociaż ty. Nie lubię pożarów. Dobrze, ty, charakter. Więzień. Bardzo trudna do rekrutacji, ale spróbujemy, postaramy się, tak? To jest rozwiązanie tymczasowe. Proszę mi ściągnąć z nich ubrania. Zrobimy sobie cmentarz, nie wiem, gdzieś tu na przykład. Kapsuła ratunkowa. Zobacz miejsce. Van. Charakter. Dislikes man, gay, awanturnik. Facet. Gay, który nie lubi mężczyzn. Ta gra jest świetna. Ale nie, awanturnika na pewno nie chcę, więc jak już, to cię uratujemy, kolego. Ale nic ponadto. Czy ja mam tutaj jakieś łóżko, które mogłoby... Nie mam, dlatego meble... Zrobimy ci tu, proszę bardzo, śpiwór. I... Na przykład ty, jeszcze normalny, spoko. Gdzie on jest? Van. Uratuj. Bardzo niski nastrój. Gasp się do nose. No nie dziwię się. Nie będziemy sprzedawać już niewolników. Niewolników. Okej, ty. Zdrowie. Mobilność. Brak? Dlaczego? No dobrze. Lewa noga. Lewa noga. Jesteś połatana. Tutaj wam więzienie jakieś lepsze trzeba zrobić. Więcej miejsca, więcej przestrzeni. Gadacie sobie ze sobą świetnie. Okej, świetnie. Koloniści potrzebują leczenia. Griffin. To jest naszym gościem od leczenia. Estor. Gaspcie już uzyskał leczenie, a ty? Masz się kurwa położyć. A, dobra. Tutaj możesz budować. Choroba infekcja. Ty. Kurde. Pasuje mi, że to pobudowali mi to, co jest potrzebne. Niestety są wszyscy... Wiesz? Dobra, lecisz go wyleczyć. Bardzo bym chciała, żebyście tutaj zrobili... ten grzejnik. Ale dobra. Choroba, infekcja, zobacz. Griffin. No się nie dziwię, kurwa, jak biegasz z tą nogą. Musimy im zrobić miejsce do leczenia. Polecenia. 5. I tu będzie ściana. Dobrze. Wykopmy to miejsce. Okej, na razie tutaj budują. No dobra. Jest tyle rzeczy do zrobienia. Niżony nastrój. Fala zimna jeszcze do tego. Świetnie. Świetnie. To znaczy, że nasze uprawy trafi szlak. Jak fala zimna nadeszła. Wytnij wszystkie rośliny w pizdu. Niektóre nie są gotowe, a niektóre uda im się zebrać. Przynajmniej nie zamarzną w takim razie na zewnątrz, tak? Niektóre te ziemniaki uda się jeszcze zebrać, więc spoko. Musisz leczyć, bo masz infekcję w prawej nodze. Prawa stopa odstrzelona, świetnie. Czy możemy ci... Nie możemy. O, możesz chodzić. Świetnie. Źle, ale możesz. Więzień. Wypuść. Potrzebny mi jest. Można go wypuścić. Ten nos, obniżony nastrój. A dlaczego? My wife died. No, szkoda. Jeden sezon ponad. Pędaj. Ciasne miejsce. Ja się czuję. Niskie oczekiwania. Ja bym wolała, żebyście mieli bardzo niskie oczekiwania. Dlaczego wy nie macie tutaj prądu? Był jakiś rozwój słoneczny? Aha, nie macie prądu, bo tutaj nie ma energii. Nie ma kabla dociągniętego, tak? No. W ten sposób. Tutaj się dociągnie całą resztę. Co? A, tutaj jest żelazo. Ja go nie chcę wykopywać, bo nie. Dobra.
Minus 17, tutaj macie 21 stopni na szczęście, natomiast tutaj jest bardzo źle. Tutaj bym była bardzo wdzięczna, gdyby ktoś to zrobił. Na przykład ty, Gaspcio. Wydaje mi się. Buduj ten grzejnik, żeby oni tutaj nie pozamarzali. Świetnie. Kto potrzebuje leczenia? Gryfin. Ile ci tej? 57%? No to zaraz powinno być zrobione. Jeszcze się muszę nauczyć tych imion z wszystkich. Kto jest moim lekarzem? Eton i Gryfin. Dobrze, troszkę tam zebrali. Świetnie. Tak, w takim razie możemy się zająć wcinaniem tego, że tak dotąd? Nie, nie dotąd. Anuluj, dotąd. Tu będzie szła ściana. Usuń obszar. W ten sposób. I tu będzie szła tak ściana. Tu będzie nasze pole leczące. Tutaj jeszcze pracujemy. Czy mogę to usunąć w pizdu? Podejrzewam, że nie. Bo jest wybrukowane. Spróbujmy. Nie mogę z tym nic zrobić. Nie mam możliwości robienia. O, usuń podłogę. Proszę bardzo. Wyłącz to. Nie marnuj mi energii. Świetnie. I tutaj jest gleba. Brudna gleba. U kosiuchu. A tak. Na glebie można robić, więc tutaj sobie porobimy uprawy. Kabel zostanie poprowadzony dołem, ewentualnie w szczelinach między uprawami. Trzeba strażnika? O, przepraszam. Co to powstało? Ekstremalna. No ale ty zaraz ci się to... No, 47, 48, 49 i 100. Uzyskana odporność. Dziękuję. Ból skrajny, oddychanie osłabione. Uzyskana odporność. No to co jest z tobą? Tors i prawa noga. Podatność osłabiona i mobilność źle. Niech się pozabijają. Znaczy, z tobą mi było szkoda. Dobra, zostawimy. Niech. Śniaki. Więzień. Żadnych leków. Niech się uspokoić. Zaraz, więc... A, gadają sobie w międzyczasie. Dobra, kto jest moim człowiekiem od napraw? The Nose, gdzie ty jesteś? Oczywiście. No, pośpiesz się, The Nose. W taki sposób można ich sobie łatwo wylewelować. Dokąd? Nie w momencie, w którym Andy jest w trybie berserka. Teraz powinien się uspokoić. No. Możesz go wypuścić?
Stawiane na wypuszczenie. Dlaczego wy go nie wypuścicie, co? Nie rozumiem tego. Uzyskano odporność, świetnie. Nie rozumiem tego kompletnie, dobra. Struktury. Ja mam... Co ja tu mam? Z piaskowca. Proszę bardzo. Muszę mi tutaj zbudować. Mhm. Drzwi z piaskowca. W sumie to ja w tym momencie nie potrzebuję już więcej, więc możemy to na razie... A, już jest zawieszone. Dobra. Dobrze. Opior. Aha, zepsuł się. No dobra, zaraz go naprawię. Metastate Days. Spoko. Okej. Mhm. Musimy to zbudować. Kurde, wiewiórka nam zżera. Ale dobrze, jak będziemy mieć większą lodówkę, to będziemy mogli zrobić więcej zapasów do niej wsadzić. To mi jakby specjalnie nie przeszkadza. Proszę mi ściąć to drewno. Oczywiście... A sam wpierw budują to, co zżera najwięcej energii, tak? Zanim zajmiemy się burzeniem tych ścian, zburzymy sobie drzwi. My już możemy zburzyć te drzwi. Wstawić tutaj ścianę. Ponieważ jest zimno na polu. Jednak ja bym bardzo chciała, żeby się na sam początek zajęli. Oni wyliczone. Okej, okay. Andy już został wypuszczony. Więc będziemy się mogli zająć planowaniem więzienia jakiegoś konkretnego. Może by tutaj właśnie tą ścianę zostawić, właśnie tak budować. I tutaj jeszcze tak, nie wiem, powiedzmy na 4 i właśnie w ten sposób. Tak, i tutaj w tą ścianę. I to tak mniej więcej było. Psuje się drzwi automatycznie. No dobrze, niech się psują. Nie przeszkadza mi to. Okej, okay, później się zajmiemy robieniem tego. Najpierw jednak się zajmijmy to naszą bazą w końcu. Halo. Okej, okay, tak. Proszę przenieść. I to też. I stąd wynieść to tak samo i stąd wynieść. Okej. Okay. Czy któryś z was jest gołe? Chent. Ty jesteś goły. Gaspio, pozbyłeś się wszelkich ubrań. Nie, ty nie jesteś goły. To jest goły. Nikt nie jest goły. Dobra, kto nie ma broni? Ty nie masz broni. Masz to wyekwipować. Mhm. Dobra, wszystko jest zbudowane już w tym momencie. Jak coś to widzimy, że tu jest żelazo, więc będziemy się mogli do tego zabrać. Natomiast tak. To rozbierz. Tutaj jest X. Pod palcem masz. Mhm. Obszar. Kładowisko proszę mi powiększyć. W ten sposób. Planiści potrzebują leczenia. Gaspio, co ci się stało, że potrzebujesz leczenia? Czyżbyś miał grypę? Dżuma! O, jeszcze lepiej. Ty co masz, chłopie? Dobra, w tym miejscu zrobimy sobie szpital. Więc będziemy ich mogli leczyć. Mhm. Więc tutaj mamy więcej miejsca na żywność, dzięki czemu będziemy sobie mogli więcej rzeczy zrobić. Co tu mi uprawić? Ryż, kukurydza, ryż, perlut, ziemniaki. Okej, okay, w takim razie tutaj będą się ziemniaki czy maliny. Tutaj damy maliny. Tutaj sobie ten... Okej, okay. Ryż, kukurydza, maliny. Ziemniaki, czyli w sumie zróbmy to w ten sposób. Anulujmy tą strefę i zróbmy to w ten sposób. Im więcej helluruta,
Wiecie co? Nawet zrobimy to jeszcze troszkę inaczej. Zrobimy to w ten sposób. Będziemy musieli kable pousuwać. A to się tym będziemy mogli zająć za chwileczkę. Na przykład w ten sposób. Tak. Tak. I tak. Jak to mi zbudują, to się zajmiemy przekładaniem tego. Żeśmy mieli, jak coś, żeśmy mieli właśnie kable z obu stron poprowadzone do naszego domu. Mhm. Już mamy 24 minuty, 25. Mniejszony nas trójgaspcio. Nie dziwię się. Nie dziwię się, jak masz dżumę. Ale już masz 45% odporności. Jeszcze nieznaczna do tego, więc spoko, więc spoko. Struktury. Ściana z piaskowca. Zbudujmy ci tutaj. Musimy pozbyć tych ścian i tego wszystkiego. Wszystko trzeba wyczyścić. Potrzebujemy więcej ludzi. Potrzebujemy więcej ludzi po prostu. Byśmy mogli robić więcej rzeczy. I tyle. I tyle. Ponieść potrzebują leczenia. Gaspio. Kto był naszym? Griffin. Zajmij się leczeniem. Mhm. Sfokusuj się na tym. Teraz się załamie. Weź się jakoś rozluźnij, nie wiem. Właśnie pograj w coś. Ale dobrze. Okej. Okay. Bobry. No świetnie. Akurat jak mi jest gaz się potrzebny. Dobra. O, jesteś zadowolony. I świetnie. Ale wiecie co? Gdzie są te kurwa bobry? Tu są bobry. Bobrami zajmiemy się w kolejnym odcinku. Natomiast w tym odcinku dziękuję wam. Oj, jeszcze nowi kochankowie. Kto jest tym kochankiem? Sorik i S. Eton. Okej. Okay. Okej. Natomiast tak, z tym wszystkim zajmiemy się w kolejnym odcinku, natomiast w tym odcinku dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym. Na razie to by było na tyle, dziękuję wam bardzo serdecznie i na razie!